W molochu zaskakuje bardzo płynny ruch, szczególnie tych elementów różnego rodzaju trybów, maszyn. Czy korzystałeś w jakiś sposób z materiału wideo albo w jakiś inny sposób wspomagałeś tą animację? Większość animowanych elementów maszyn jest wykonana wirtualnie. Oczywiście są one wzorowane na maszynach prawdziwych. Odwiedzałem różne miejsca, chodziłem po jakichś zakładach produkcyjnych wszelkiego rodzaju, nagrywałem nawet w tym momencie nie wiem do czego te maszyny, już nie pamiętam do czego przeznaczone. No, pamiętam na pewno zegar, tryby zegara, które nagrywałem w Tarnowie w ratuszu miejskim. I większość właśnie maszyn jest stworzona wirtualnie, ale też wykorzystałem, ponieważ niektóre ujęcia były naprawdę dobre, takie jakie po prostu zostały nagrane, więc one też zostały wplecione gdzieś tam pomiędzy tymi wirtualnymi ujęciami. Ważną rolę w filmie odgrywa muzyka. Kto był za nią odpowiedzialny i jak powstawała? No, muzyka jest bardzo, bardzo tutaj ważnym, bardzo ważną częścią tego filmu i wydaje mi się, że bez tej muzyki Moloch, można powiedzieć, żeby nie istniał. Za muzykę odpowiada grupa Demodol, którą tworzą mój brat Maciej Pazera, młodszy brat, wraz z kolegą Dawidem Szwecem. Tutaj też była bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ nie musieliśmy się jakoś mocno silić na synchrony, żeby dopasowywać bardzo muzykę z obrazem. Okazało się, że kiedy ja wykonałem taki wstępny umont filmu i dostałem muzykę przygotowaną tak jakby bez wiedzy jak wygląda po prostu montaż filmu, złożyliśmy to do kupy i okazało się, że to po prostu idealnie się zgrało, więc wydaje mi się, że to też był jakiś taki sygnał, że wszystkie części, że tak powiem, były dobrze dopasowane.